Cześć, z tej strony, jak pewnie już się domyślacie, jestem to ja, z koleją po Warszawie. No i dzisiaj przyszedł czas na pierwszy odcinek z maszyny. Będziemy jechać EP09011 na scenerii Bałtyk Euro 2012 z przerobionym składem. Tutaj bazowałem na EC Sobieski, oczywiście nie wyszło to tak idealnie. O, tutaj się pokazuje Intercity i C. Tutaj też i C. Z Grodziska Zachodniego do Bałtyku miasto. Nie, coś się chyba musiało zbagować. Ale tu już jest EC i tutaj też EC 1531 1531, więc jedziemy takim oto ekspresem AM z Alakowic, już pokazuję, przez Bałtyk główny przelot i przez Bałtyk towarowy też przelot do Bałtyku miasto. I teoretycznie wtedy nam się kończy. Nie wiem, jak mam zrobić takie fajne ujęcie się z tyłu, więc będę po prostu czasem wysiadał, szybko podbiegał do jakiegoś miejsca i robił jakiś mega RP1. Skład taki wagonowy z taką lokomotywą jest realny. Nie udało mi się go nagrać, ale ostatnim razem w takiej konfiguracji jechałem, znaczy nie jechałem, nie udało mi się nagrać, ale widziałem na wschodniej Sobieskiego. Musimy załączyć ogrzewanie, zwolnić hamulec sprężynowy. I tutaj się kończy moja wiedza, bo nie wiem, gdzie jest ten hamulec sprężynowy. Nie mam bladego pojęcia. O, zobaczcie, tutaj macie coś takiego. Teraz ja potrzebuję konkretnej odpowiedzi, gdzie ten hamulec sprężynowy się zwalnia. Bo tutaj jest wszystko pięknie, wszystko gra, wszystko hamulec postojowy. A, tutaj! Dobra, dobra. Czyli już możemy jechać. Tylko trzeba jeszcze odhamować. Sprawdźmy najpierw, jakie ma RP1. Okej. No i chyba, nie wiem, co ja musiałem zrobić, ale to jest jakieś wklejone z tego. Z SU-40. Słyszę coś. Coś jedzie. Ale nie wiem skąd, nie po którym torze. No jedzie, ale nie to, co myślę. Czy ruszy nam ta piękna lokomotywa? Oj, na styk. Przedni pantograf schodzi i rusza ekspres Intercity 1531. Ze stacji Alakowice do stacji Bałtyk miasto. Także powoli się tutaj zaczyna toczyć. Myślę, że zaraz sobie zrobimy VMAX. Jak tylko już sam wyjedziemy. Ja bardzo wyczekuję. Nurka. Do maszyny. Znaczy jest, ale on jest słaby. Bardzo słaby. I czekam na lepszego. Jak to nagrywam, jest godzina 17.34. W maszynie 19.33. Trochę późno. Znaczy, nie późno ja to nagrywam, tylko późno tutaj w maszynie jest. Dobra. A zróbmy sobie coś takiego. Tak jakby...
O, pięknie. Tutaj W5 jest. Uwielbiam jeździć EP09. Jest to taka lokomotywa z charakterem. Pewnie któryś z Was napisze, że nie, że z charakterem jest EP07 lub EU07. Ale tutaj rzeczywiście EP09 nie ma aż takiego dużego charakteru, za to myślę, że największy zasługuje Świnka EP08. I konkretnie ta w historycznym malowaniu. Jest to dosyć wyjątkowa lokomotywa, ale my dzisiaj sobie jedziemy epoką. Także ja wam przez chwilę nie gadam. To sobie jedzie, ja tym steruję, a ja na minutę się wyciszam i posłuchajcie dźwięków epoki. Mamy rozkładową 160, tak już zaczynam gadać. Mam rozkładową 160 i V-Maxik też. Będziemy jechać. Obra, tutaj jest jakiś taki ładny SBL do łapania. Może weźmiemy se do 30. Aha, na maksa, dobra. Już nie będziemy dodatkowe. Się załączyło SHP. Nie chcemy tego. Uwielbiam patrzeć, jak jakiś pociąg tak bardzo szybko gna, a zwłaszcza takie z lokomotywami. No to jednak jest fajny widok, jak taka lokomotywa się przechyla. Tak pędzi. Tutaj SBL się oczywiście złącza na S1 stój. Ajajaj, i znów tracę prędkość. A tutaj kibel. O nie. Coś znowu zrobiłem nie tak. Coś znowu, ale to niebezpieczne. No tutaj pięknie rusza, ale niebezpieczne jest takie zatrzymanie.
Ja wolę jednak jeździć z kabiny. Wiem, i to jest akurat ciekawe, że jest taka modyfikacja do maszyny, która pozwala zainstalować na niektórych scenariach randomowo. I uwaga, za każdym uruchomieniem w różnych miejscach się pojawiają najzwyklejsze mikole, to znaczy ludki po prostu nagrywające. Tak jak w Train Driver 2 się stawia je i one są już na stałe, tak? Wiem, że jest modyfikacja, nie wiem jak ona się nazywa, która za każdym uruchomieniem scenerii w innym miejscu przy torach stawia Mikola. Można dawać mu RP1 takie, żeby było realne. Możecie napisać w komentarzu. Ohoho. Panie. Tego się nikt niestety nie spodziewał, że nam się taki sygnał wyświetli. No cóż, powoli rozpoczynamy nasz kochany proces hamowania. Też bardzo lubię ten dźwięk hamowania lokomotywy. Wiem, dlaczego my hamujemy. O, zaraz jest ten wjazd do Bałtyku, miasto. Znaczy nie do miasta, tylko głównego. Wiem, tutaj jestem pewny na 200 nawet procent, że taki youtuber jak Wojtowiec na koniec dam linka, znaczy ikonkę, żeby się mogli obczaić jego kanał. I w każdym bądź razie zrobił taki przejazd, taką też epokę, nie wiem czy konkretnie taką, ale zrobił przejazd jakby z tyłu pociągu. Można było zobaczyć jakby kulisy, jak z tyłu wygląda jadący pociąg. Trzeba dać długi RP1. Nie wiem, a chyba mi się pomyliło. To jak są Światowe Dni Młodzieży, to wtedy trzeba długie przed przejazdami. Jak te RP1 2 ton, to jest chyba mieszany. To jest mieszany. Chyba niski. Pasują do siebie. Nie musimy hamować, bo mam przelot. Dobra, S10 podane. Ajajaj, panie. O, 40 jest. Łamiemy przepisy, czego nie lubię. Pięknie sobie stoi stonka.
chyba nagram jeszcze dzisiaj dla was drugi odcinek, bo ten odcinek zakładam, że skończę gdzieś, jest 17.45, że skończę gdzieś spokojnie te 18.10, jakoś tak. I żeby wrzucić dla was to właśnie 18.10. I myślę, że potem nagram drugi film, ale to już na jutro, bo nie chcę być oskarżony za to, że wrzucam na zapas. Więc dzisiaj się pojawi jeden film, chyba że napiszecie w komentarzu, że chcecie więcej filmów i że nie jeden film dziennie, a tam strzelam, żeby było ich 3-4. No to spoko, wrzucę te 3-4. Z tym, że po prostu czasem mam ograniczony czas, tak? Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja mam, niestety, ja mam co robić w ciągu dnia, więc maksymalnie do 13.40 jestem zajęty. Więc dopiero po 14.00 mógłbym dla was cokolwiek nagrać. Dlatego, że dojść jeszcze do domu. W każdym razie dopiero po 14.00 byłbym w stanie coś dla was nagrać, ale ten film nagrywam 24 lutego i wrzucę 24 lutego w czwartek, czyli dzisiaj. Ach, domyślam się, jak zrobić, żeby ten, żeby to był przyjazd z końca pociągu. Trzeba włączyć ten, zautomatyzowanie. Trzeba wybrać się na pozycję pasażera i trzeba załączyć automatyczną jazdę, żeby AI z tym sterowało. Czy jesteś pasażerem i bierzesz ten... O, teraz na przykład włączyłem automatyczną jazdę, wyłączyłem. Teraz włączyłem. Ja nic nie robię, mam przy twarzy. Dobra, nasze potężne Express Intercity cały czas jedzie. Może na oporach będziemy jechać. Ładnie to brzmi. Czy mi się wydaje? Czy jadę na... Razu tutaj. Czy mi się wydaje, czy ja jedę na oporach i moja prędkość się nie zmieni? Dobra, teraz będę miał opory włączone. I czy utrzymam te 67? Pozwolicie, że sobie tylko szybko zerknę. Bałtyk miasto, co z wyjazdem dla 50212? Nie będzie wyjazdu, dopóki kurier nie przyjedzie. Jaki kurier? Chłopie! Ja tu kibiców wiozę, a nie. Bałtyk miasto do 1531 dojeżdżam podjazdowe. O! Można teraz podać wyjazdu. Musicie czekać.
skacze. O kurde. Wyhamuje. O, ostre hamowanie było. Także czekamy na ten wjazd. A co tam się w ogóle dzieje, że nie mogą nam podać? No, pokażcie. A to jest nasze N57 w malowaniach SKM. Znaczy, ja go nie prowadzę, tak? To AI prowadzi. Kolej porusza kibiców, kolej na 2012. A podoba mi się ten wagon. 168A? To jest inny niż ja mam. Ja taki mam. Ten jaki fajny. Dobra. Ktoś coś do mnie pisze. A, to Discord. Z takiego. Tak się zastanawiam. Chyba dziś już nie zdążę, że czasu tylko do 18:30. No to już nic nie zdążę nagrać. Musiałoby być coś hiper mega krótkiego, a niestety zawsze gadam i dużo gadam i nigdy nie potrafię. Nigdy nie potrafię po prostu nie mówić nawet przez tą chwilę. Akurat w hamowaniu takim hamulcem, jak tym nie jestem dobry. Najlepiej mi się hamuje w flipy. A, przewalę? Ale mocne hamowanie. To nie ten sygnał. 1531. Przedni patyk podniesiem. Jestem ciekawy, jakie światło mi się tu zapali. Bo tu jest S1. To jest... jakie mocne RP1 było. Ładne. Jak? Przecież tu się pomarańczowe zapala. Bye.
wrażenie, że zaraz któryś mi wyjedzie i będzie katastrofa. Jestem tego pewien, że na bank, 50, na bank nie będziemy wracać z powrotem, bo... No, tutaj chyba musicie się ze mną zgodzić. 30 minut, no, to nie jest dużo. Panie dyżurny, ten elektryk nasz, co tu u pana stoi, on stoi pod siecią? Jak jest sama lokomotywa na oporze, to jedzie. I to jedzie bardzo dobrze. Ja się zastanawiam, dlaczego ja tak nie cierpię. To nawet nie ten. Ja nie cierpię jeździć elektrowozami w maszynie. Te wszystkie, te... Wszelki wypadek zawsze warto te RP1 dać. A my na bocznicę. A manewrówka zepchnie nam skład. Super. To chyba będzie na koniec tego scenariusza. Ale powiem wam tak. Z tego co wiem, musimy na maksa podjechać do tej lokomotywki. Normalnie też byśmy jechali jako... 480? Proszę. A, dzień dobry, ta maszynka po zmianie to pierwsza 097, skład gotowy tak samo. Dobrze. I to na tyle. Ale żeby nie było, to ja jeszcze... Każą mi dalej manewrować, a ja... Podpierdziela mi skład. Oto, co za świnia. Dostanie manewrowe, super, ale... Po co i ten skład? Po co? A, pewnie żeby zepchnąć po prostu na bocznicę. Ale krótka jazda była. Jakby się jeszcze jeden lok w sumie zmieścił. Albo i nie. Wyłączyć pojazd. No właśnie. Wyłączyć radio.
Wyłączyć akumulatory. Załączyć hamulec sprężynowy. Kurczę, ale nie mogę już go. Albo może. Nie, ale mówię, to już na tyle wyłączyliśmy tego loka na amen. I już w tym scenariuszu go nie uruchomimy. Nie, że nie wiem jak, ale no po prostu... Nie, nie jest to napisane w scenariuszu, że mamy tak zrobić. Więc my grzecznie wyjdziemy z tej scenerii i zakończymy odcinek. Także jak ja tutaj stoję obok peronu. Pożegnalne RP1 jeszcze szybkie. Ja wam bardzo dziękuję za to, że może mieliście chwilę, żeby obejrzeć ten materiał, albo nawet jak nie obejrzeliście, to mam nadzieję, że chociaż zostawiliście tego lajka, zostawiliście lajka i sobie poszliście dalej robić daną rzecz. Nie wiem, co tam robicie. Już nie będę się wtrącał. Ale w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mamy 18.02, czyli tak jak przypuszczałem, 18.00 skończymy. Jeszcze raz dzięki. A, i co do live'a, już raz był pewien live. I nie wiem, czy wam się spodobał. Wiem, że spodobał się moim kumplom, bo byli na live'ie urodzinowym prywatnym. Ten live był prywatny. Gogla mojej klasy. Więc tak to oto. Im tamten live się podobał i byli w ogóle zachwyceni, że ja umiem takie rzeczy robić. Później im tłumaczyłem, że to nie jest taka filozofia. A wracając do rzeczy. Prawdopodobnie we wtorek na pewno nie, ale myślę, że albo w poniedziałek, albo tak jak dzisiaj w czwartek będzie taki live troszkę dłuższy. No i nie przedłużając tego odcinka, który trwa już 34 minuty, bardzo wam dziękuję za oglądanie i odhaczyliśmy sobie z listy scenerię Baltic Euro 2012 z EE1531. Teraz zostało mi tam jeszcze, bo z każdej scenerii każdy pojazd fajnie by było przejechać. Najgorsze będzie na mapie manewrowo, 3,5 godziny tam chyba jest manewrowania. To nie w moim stylu. Ale dziękuję wam bardzo i życzę miłego dnia. Cześć.